Tomasz Hajto wzbudzał kontrowersje w Polsce już nawet te kilkanaście lat temu. Były różne afery. Kiedy jeszcze do komunii szedłeś, tak? Dokładnie. Wchodzisz w zawodowy świat dziennikarstwa, to ci powiem, jak chcesz mieć gotowy szablon na porażkę, to ja ci gotowy szablon na porażkę dam, bo na sukces ci nie dam. Był ten telefon, który wywołał te demony przeszłości. Ale nie, no weź, ty też nie szukaj jakiejś sensacji. No zadzwonił jakiś kretyn kompletny, który czytał wszystko z kartki, który szykował się do tego, nie wiem, 2 tygodnie, nie wiem, czy nie poszedł jeszcze do jakiegoś pisarza, żeby mu to napisał. Jak oceniłby pan to, co się działo w ostatnim czasie w PZPN-ie, czyli afera Stasiaka, porażka z Mołdawią? Stwierdziłem, że ja się nigdy nie w jej meczu nie sprzedam. Ja stoję do dzisiaj do tego. Ja do cały czas czekam, kiedy przyjdzie ta lista z Wrocławia. Wszystkich tych, co poszli zeznawać i poszli nie na świadka koronnego, tylko poszli. Reszta normalnie w polskiej piłce pracuje, bo ja parę nazwisk znam, które wiem, że ci ludzie tam byli, jakoś dziwnie. Czy to prawda, że Clout jednak wygrał z Polsatem, czy tu jeszcze toczą się rozmowy? Ja na pewno nikogo nie będę prosił ani przepraszał. Clout nie koliduje z żadną telewizją, bo to nie jest telewizja. Córka bardziej mi pokazywała, gdzieś tam zerkała i mówi, to chodź, dzisiaj wykupimy, zobaczymy, bo walczą ci, bo ci skarłowaciali, bo tacy, bo tacy. Ja mówię, dobra, no to zerknę, no to tak zerknąłem, no to tak bardziej widziałem. Poza tym, że nie umieli niektórzy kompletnie walczyć, to więcej taki show trochę, nie? A dużo krzyku, a najczęściej kończyło się to na jednej bombie. Jesteśmy w warszawskim klubie Alligatores, gdzie mamy wielką okazję, żeby jako pierwsi poza oficjalnym kanałem Clout MMA porozmawiać z Tomaszem Hajtą, bohaterem co-main eventu gali Clout MMA 1. Dzień dobry. Dzień dobry. No chyba nie mogę zacząć inaczej tej rozmowy niż po prostu od pytania, co skłoniło pana, żeby w wieku 51 lat jednak wejść do tej klatki, przyjąć ofertę i ponownie jednak się poruszać, przypomnieć sobie te lata, kiedy grał pan w piłkę i codziennie musiał pan trenować na najwyższych obrotach. Po pierwsze mam 50 lat. Ale chyba w tym roku 51. No ale to mam jeszcze 50. Rocznikowo 51. Nie, to taki żart. Nie no, Peszko Sławek mi tak truł tyłek, jak to się tak mówi, ale truł mi tak notorycznie od 3 miesięcy i w końcu tak jeździłem i tak mówię, no wakacje idzie, nie mam co robić, nie mam telewizji, nie ma Polsatu, nie ma niczego. Ja mówię, dobra, wezmę to. No, tak po prostu z serducha stwierdziłem, że tak, poruszam się 2 razy dziennie, zobaczę jaki to jest chleb, jak to się mówi, jak to wygląda, czy to faktycznie jest tak, jak wszyscy mówią, czy Piotr Świerczewski, czy inni, że to jest bardzo ciężki sport, czy jestem w stanie się zmobilizować, po drugie szukasz też adrenaliny, no jako piłkarz masz adrenalinę regularnie co 3 dni, czy co tydzień, wychodząc na stadion, gdzie jest, nie wiem, 50, 60, 70 czy 80 tysięcy ludzi, i grasz pod presją, no i potem przestajesz w piłkę grać, tej adrenaliny gdzieś ci brakuje, nie? No i tak wyskoczyło to, tak powiem, można powiedzieć, w trasie jechałem, jak do mnie zadzwonił i już mnie tak męczył, że mnie na koniec przekonał, także mówię, dobra, wezmę to, zobaczymy jak to się je, nie? Wspomniał pan już tutaj imię i nazwisko Piotra Świerczewskiego. Miałem kiedyś okazję rozmawiać z panem na gali FEN i właśnie mówił wtedy pan, że rozmawiał pan, bo Piotr Świerczewski już miał wtedy walkę pierwszą, ostatnio wrócił. Mówił panu, że to są takie najtrudniejsze 3 miesiące obozu, jakie można sobie wyobrazić, trudniejsze od tego piłkarskiego. Teraz pan nawet nie ma 3 miesięcy, tylko niecały miesiąc tych przygotowań. Czy nie obawia się pan, że to może być trochę za mało? No to jest akurat mega odważne z mojej strony, że wziąłem, nie uprawiając sztuk żadnych walki, że wziąłem walkę na 3 tygodnie i 3 dni przed walką. No to jest dla mnie duże wyzwanie. Ogólnie lubię wyzwania. Jest to wyzwanie bardzo duże, gdyż no, musisz się przede wszystkim no, nauczyć tych podstaw, tego czego nie robiłeś. Jest to jakby nowa taka, jest to jakby nowa dziedzina, w którą wchodzę, bo ogólnie wszystkich sportów liznąłem, od piłki nożnej, siatkówki, piłki ręcznej, kosza, hokeja, tenisa ziemnego, jeżdżenia na nartach i tak to jedyna dyscyplina, której gdzieś tam w swoim życiu nie dotknąłem. No i tak przecież to też umówmy się, no, to jest free kick, to nie walczę z jakimś zawodowcem, bo z zawodowcem bym na pewno do ringu nie wyszedł, bo to wiadomo, że dzisiaj tutaj widzę, jak młode chłopaki trenują, no to byłyby ogromne problemy, nie? Tak, i teraz pytanie, bo jest pan bardzo dużym underdogiem, jednak te kursy są trochę bezlitosne i czy to też jakoś nie siedzi w pana głowie, że te treningi zaczęły się za późno, chociaż Zbigniew Bartman miał tylko 10 dni przewagi, jeżeli chodzi o to, ale też ta różnica wieku, blisko 15 lat. No to tym bardziej jest jakieś duże wyzwanie dla mnie. Grając w piłkę, wyjeżdżałem za granicę, to wszyscy mówili, że po co ja tam wyjeżdżam, nie? Że ja szybko wrócę. Okazało się, że grałem i to grałem z dużym powodzeniem, więc to tylko pokazuje, że tak naprawdę ja nic nie muszę, ja tylko mogę. Z drugiej strony no zawsze lubiłem, jak ktoś przed meczem skreśla słabszą drużynę, albo w słabszej, w której ja w tym momencie grałem. Zawsze to bardziej mobilizuje, motywuje do tego, żeby wszystkim pokazać, że tak nie będzie. Więc no zobaczymy, no bo to jest pojedynek 1 na 1. No, w sztukach walki czasami nie tacy faworyci przegrywali. Tam wystarczy czasami jedno uderzenie, tam wystarczy jeden dobry low kick. Niski, wysoki i pojedynki się mogą kończyć, więc nie robiłbym z tego jakiejś wielkiej sensacji, wydaje mi się. Warunki fizyczne mamy prawie podobne, a zasięg gramy też. Jest tylko różnica wieku, no i to, że on do niedawna trenował, no i to, że ja miałem 3 tygodnie i 3 dni do przygotowania się. No praktycznie pierwsze 3 dni to tylko biegałem, żeby w ogóle wprowadzić się w tlen. Pierwszy tydzień był bardzo ciężki, ale teraz tak powoli mam organizm zawodowego sportowca, powoli organizm się zaczyna przyzwyczajać, no ale wiadomo, że jakiegoś milionowego skoku nie zrobimy, no bo jednak takie to 3 miesiące trzeba zacząć wcześniej coś robić, 2 miesiące ostrzej, no i wtedy można przeplatać i siłę i technikę, także czas pokaże. No. Informacja o walce Tomasza Hajty wywołała duże zamieszanie w Polsce, ale nie tylko, bo były też artykuły w niemieckiej prasie. Czy można spodziewać się, że właśnie któryś z kolegów z dawnego Schalke przyjedzie na halę Torwar? Napisałem do wielu chłopaków, z którymi grałem. Wiem, że z Ivana Drakonicza zaprosiłem i Soldicia, żeby przyjechali, bo z nimi się znam i mówię po serbsku. Z tego co wiem, to mają na gali Clout MMA być. Więc to na pewno jest miłe. Przyjadą ze swoim też przyjacielem i sponsorem, z Adam Kostka, Transport, przyjeżdżają z Niemiec. Wiem, że na pewno na mojej gali będą. Wielu piłkarzy ma być. No, Tomek Kłos na pewno będzie. Piotr Świerczewski, akurat zaprosiłem go, nie może być, bo w tym czasie wyjeżdża też już na urlop. Rozmawiałem z Arturem Szpilką, też mówił, żeby przyjechał. No jednak gdzieś tam ci w swoich gronach tacy czupurni trochę, oni się wszyscy razem trzymają i gdzieś tam pisałem z Kamilem Glikiem. Kamil Grosicki nie może, gdyż w tym dniu gra mecz, ale Kamil Glik powiedział, że postara się przyjechać, więc to takie wsparcie jakieś tam piłkarskie będzie na pewno. Czy w ogóle poczuł pan już tę atmosferę flików, która jest troszeczkę taka niespotykana gdzieś indziej, bo nie było pana na tej pierwszej konferencji, dopiero ta druga konferencja przed panem. Czy jakoś odczuł pan to, że przebywa w tym świecie trochę zwariowanym? Znaczy nie wiem, czy zwariowanym, no innym kompletnie, tak? No jestem trochę inaczej wychowany. Kiedy ja byłem młody, to nie było w ogóle telefonu, był telefon stacjonarny. Zawsze jak się umawiałeś z kolegami, to zawsze jednak z tymi kolegami byłeś punktualnie i się trafiłeś, nie mając telefonów. Ewentualnie domofon albo krzyczenie przez balkon. Dokładnie, no ale jakoś nie było z tym problemu. No, trzeba iść też z biegiem czasu. Dzisiaj już telefon każdy ma, każdy korzysta, może nie przesadzając z tego. Ale ten świat medialny jest faktycznie kompletnie inny. Tej młodzieży kompletnie zwariowany, szalony, więc z momentami bym powiedział. Trzeba być na to odpornym. No, potrafiłem grać spotkania i przy 80 i przy 100 tysiącach ludzi. Ważne, ostatnie, decydujące, chociażby jak 3 razy finał Pucharu Niemiec. Wydaje mi się, że trzeba się wyłączyć, opanować swoje nerwy, słuchać przede wszystkim trenerów, z którymi współpracuję, no bo oni mają największy przekaz wiadomości dla mnie, a ja tutaj nie wymyślę nowego prochu w tej dyscyplinie, bo w tej dyscyplinie jestem nowy, tak? Mogę doradzić, co chodzi o piłkę nożną, czy nie wiem, narciarstwo, czy nawet szybciej o tenisa ziemnego, niż o sztuki walki, ale tak złapałem gdzieś zajawkę, zaczyna mi się to podobać. Pierwszy tydzień był brutalnie ciężki, ale gdzieś tak powoli mnie puszcza, przyzwyczajam się, z dnia na dzień jest coraz lepiej, czuję się też lepiej, także Ja powiem tak, jeszcze nikt meczu przed meczem nie wygrał, ani nikt walki przed walką. Więc ja jestem spokojny, opanowany, nie potrzebuję żadnego chaosu w głowie. Koncentruję się, dobrze się odżywiam, staram się trenować, dawać z siebie maksa, słuchać, wykonywać polecenia. Jestem tego nauczony z Niemiec. Punktualności i wykonywania poleceń. Słucham mądrzejszych w tych dyscyplinie i będę też taką strategię miał na tą walkę. A czy w ogóle wcześniej, zanim przyjął Pan ofertę od Clout, śledził Pan chociaż w jakimś małym stopniu fliki? Bo wiem, że interesował się Pan MMA, właśnie uczestniczył Pan w galach FEN-u, ale czy wiedział Pan, z czym to się je? No FEN-u, dlatego że z Pawłem Jóźwiakiem się przyjaźnię i byłem na jego walkach i też parę razy byłem zobaczyć. Tak widziałem, co tam się dzieje, jakoś mnie to tak córka bardziej mi pokazywała, gdzieś tam zerkała i mówi, to chodź, dzisiaj wykupimy, zobaczymy, bo walczą ci, bo ci skarłowaciali, bo tacy, bo tacy. Ja mówię, dobra, no to zerknę, no to tak zerknąłem, no to tak bardziej widziałem. Poza tym, że nie umieli niektórzy kompletnie walczyć, to więcej taki show trochę, nie? A dużo krzyku, a najczęściej kończyło się to na jednej bombie i któryś z nich lękał, nie? Więc to takie trochę śmieszne dla zawodowego sportowca. No, zobaczymy jak tutaj będzie. Mierzy się były zawodowy sportowiec w siatkówce na zawodowego byłego piłkarza, więc wydaje mi się, że godny pojedynek. Zobaczymy, co czas pokaże. Ale też córka pewnie przekazała Panu, że głównym punktem wielu tych wydarzeń są konferencje. Na tych konferencjach bywają poruszane bardzo różne tematy, a jednak nie jest nowością to, że Tomasz Hajto wzbudzał kontrowersje w Polsce już nawet te kilkanaście lat temu. Były różne afery. Kiedy jeszcze do komunii szedłeś, tak? Dokładnie, dokładnie wtedy, tak. 2006-2007 rok mniej więcej to już były na pewno pierwsze afery za Panem. Nie, ale to przecież afery, to wy w Polsce tak jak ktoś ma swoje, po pierwsze, jak chcesz, wchodzisz w zawodowy świat dziennikarstwa, to ci powiem, jak chcesz mieć gotowy szablon na porażkę, to ja ci gotowy szablon na porażkę dam, bo na sukces ci nie dam. I to mi się powiedzenie podoba. Chciej się podobać wszystkim, jesteś skazany na porażkę wtedy. Ja nie chcę się wszystkim podobać, ja chcę mieć swój charakter. Ja chcę sobie żyć swoim życiem, mimo jego życia nie będzie nikt organizował. I to, że na przykład wszyscy chodzą w niedzielę do kościoła na 11, to ja właśnie będę chodził na 17. Ja taki jestem. Nie lubię, jak mi ktoś coś narzuca. Mam 2 dorosłych dzieci, syna, który ma 30 lat, córkę, która ma 18. I w żadnym zamiarze nie mam nikogo słuchać, żeby mi ktoś coś narzucał, co ja mam robić. W pracy tak. To można zrobić, ale poza pracą jakim prawem? No, sam pracuję, zapracowałem na swoje nazwisko. To, że w życiu, wiesz... W życiu nie zdarzają się, to tak źle powiedzieć, afery. W życiu nie popełnia błędów tylko ten, kto nic nie robi. Najlepiej jest wykupić internet za 60 zł w domu, wszystkich hejtować, a samemu w domu nigdy w życiu nawet nie przeczytać książki. No wiesz, to trochę życie takie dorosłe trochę inaczej wygląda. Kiedy przychodzi rodzina, kiedy przychodzą dzieci, przychodzą obowiązki, wtedy zaczynasz inaczej patrzeć. O jejku, to jednak jest jeszcze inne życie poza telefonem i Instagramem i TikTokiem, wiesz. No, życie weryfikuje wszystkich bardzo szybko, wiesz. Ja miałem jakiś cel w życiu jako sportowiec, dążyłem do tego celu za wszelką cenę, ale dlatego, że mam swoje zdanie, to jestem kontrowersyjny, no za granicą trochę inaczej mówią. No, jakbyś posłuchał Hamana, Lothara Mateusa w Niemczech, no to byś powiedział, jejku, Stefana Effenberga, Baslera. Akurat o Hamanie było w Polsce często głośno, no a propos Lewandowskiego. No tak, no ale no to wiesz, no to są kontrowersyjne, można powiedzieć, wypowiedzi, a w Niemczech mówią, że po prostu chłop ma swoje zdanie. No i ja mam swoje zdanie, ja to zdanie będę wypowiadał, że mi się coś nie podoba, to będę mówił, że mi się nie podoba. Jak... cały czas mówię w Polsce o korupcji w polskiej piłce, to mówię tylko dlatego, że ja wiem, że nikt do mnie nie przyjdzie i nie powie, że ja w tym uczestniczyłem, a byłem w tym systemie. Każdy mówi, taki był system, wszyscy robili. Nie, ja w tym systemie byłem, ale ja tego nie zrobiłem, bo ja jako piłkarz zawodowy, grając w takim klubie jak chociażby Hutnik Raków, ŁKS Łódź i Górnik Zabrze, z którym się identyfikuję, stwierdziłem, że ja się nigdy nie w jej meczu nie sprzedam. Ja stoję do dzisiaj do tego. A tłumaczenie się, że taki był system, albo że sprzedał tylko 1 mecz, albo tylko 2, dla mnie to jest żadne wytłumaczenie. Też swoje zdanie, oczywiście swoim zdaniem, ale wydaje mi się, że nawet to pierwsze spotkanie podczas programu na żywo ze Zbigniewem Bartmanem, no jednak był ten telefon, który wywołał te demony przeszłości. Ale nie, no weź, ty też nie szukaj jakichś sensacji. No zadzwonił jakiś kretyn kompletny, który czytał wszystko z kartki, który szykował się do tego, nie wiem, 2 tygodnie, nie wiem, czy nie poszedł jeszcze do jakiegoś pisarza, żeby mu to napisał, wiesz. Jak ja bym miał zwracać na takie rzeczy uwagę, i Bartman i ja olaliśmy go kompletnie, no wiesz, jeżeli jest taki mocny zza ekranu, no to niech przyjdzie i niech mi powie to w twarz, no to zobaczymy, czy wtedy, wiesz, taki będzie motyw. Z drugiej strony mi ciężko jest komuś odpowiadać, bo ja nie wiem, czy to dziecko ma 12 lat, 14, 16 czy 17, to nawet mi się nie chce w taką polemikę z kimkolwiek wchodzić, wiesz, bo jak przeczytasz życie Diego Maradony, Messiego, nie wiem, Ronaldo, Rivaldo, Carlosa i wszystkich innych, każdy w swoim życiu coś tam miał, tak? A my to tak lubimy wyciągać, minie 20 lat, my to wyciągamy 20 lat, prawdopodobnie będę umierał i też to ktoś będzie wyciągał. No wiesz, ja to tak kompletnie zlewam. Kiedyś Zlatan Ibrahimowicz, na którego jeszcze grałem, fajnie powiedział: ja się sam sobie podobam, ja nie mam komuś się podobać, tylko ja mam się sam sobie, mam żyć wedle swoich zasad, które mi się podobają, a nie według zasad, które ktoś mi będzie wytyczał. To jest podobne słowa, które ja właśnie wcześniej powiedziałem, więc wiesz, wyjdziesz na jakiś pułap sportowy, ja zawsze mówię, wyjdź na ten pułap sportowy, na którym ja byłem, wtedy do mnie zadzwoń i wtedy powiedz: ty, bo w życiu zrobiłeś to i to. Ja na przykład nie mógłbym żyć, funkcjonować, bo miałem kompletnie inny charakter, tak jak na przykład żyje, nie wiem, Robert Lewandowski czy ktoś inny. Cristiano Ronaldo. Nie, Cristiano to... Też reżim treningowy taki... No ale co ty myślisz, ja reżimu nie miałem? Nie, no oczywiście, że pan miał, bo gdyby pan nie miał, to nie grał pan w Bundeslidze przez tyle lat. Słuchaj, reżim treningowy w Niemczech to jest każdy, kto tam wchodzi, to ma reżim, a jak ktoś... Robert też musiał to przeżyć. No tak, ale jak ktoś reżimu nie zaakceptuje, to po pół roku albo po roku wraca do Polski, albo jedzie grać w Grecji, no takie są... zasady, albo na Cyprze, albo do Turcji. No, wiesz, no to jest top 4 liga w Europie i to nie podlega wątpliwości. Albo akceptujesz zasadę, uczysz się szybko języka, albo po prostu cię szybko nie ma. O, tak jak to zawsze się śmieję, że jak ktoś poleciał gdzieś grać, no to samolot jeszcze był odpalony, bo jeszcze zdążył po pierwszych kilku treningach wrócić do samolotu, nie, bo silnik był jeszcze ciepły, bo już mu powiedzieli dziękuję, więc wiesz, tych Polaków, którzy wyjeżdżają w ostatnim czasie za granicę i są wiodącymi, jest naprawdę mało. To nawiązując jeszcze do tematu własnego zdania, to muszę spytać o właśnie jedną rzecz z naszego wcześniejszego spotkania na gali FEN-u, kiedy mówił pan o 2 ofertach z Frików, które pan odrzucił. Powiedział wtedy pan bardzo mocno, że nie przyjmie pan takiej oferty, bo nie widzi pan się po prostu w wieku 50 lat w walce, no ale jednak coś się zmieniło, prawdopodobnie na mowę Sławka Peszki, tak? Nie no, uwierzcie mi... Ja już nie wiedziałem, czy mam go na telefonie zablokować, bo tyle razy do mnie zadzwonił. Ja, żeby był w ogóle jakiś cel z tego i żeby była motywacja, to też powiedziałem właścicielom FEN-u, że wszystkie pieniądze, które dostanę z per pay view, które mam gdzieś zagwarantowane, to powiedziałem, że przekażę na cel charytatywny, bo taki był też gdzieś między innymi mój warunek. Wszyscy ludzie, którzy wykupią per pay view przez mój kod, przekażę to na dzieci niewidome i niedowidzące w Krakowie na Tyńcu. Kiedyś po meczu z Rosją dostałem też taki czek od Lotto i przekazałem to na te dzieci i stwierdziłem, że przyszedł czas, żeby znowu się zmobilizować. Nie wiem, jaka kwota to będzie, bo ciężko powiedzieć końcowa, ale sobie stwierdziłem, że jeżeli mam się zmotywować do czegoś, to też się zmotywuję, bo żyjemy dzisiaj w takim świecie trochę odizolowanym, w świecie takim innym, a tak naprawdę ogromne problemy to się rozgrywają w szpitalach, na onkologii. Wydaje mi się, że największą karą dla każdego człowieka jest nie widzieć. I ja do dzisiaj pamiętam, kiedy wręczałem ten czek jeszcze z kierownikiem wtedy reprezentacji, Krzyśkiem Dmuszyńskim, chłopak niewidomy mi zagrał na fortepianie. No, moja mama jest profesorem muzyki, sam grałem na fortepianie i do dzisiaj zagram chociażby na święta wszystkie kolędy i dla mnie to było niesamowicie szokujące, że niewidomy chłopak skomponował dla mnie piosenkę. No, łzy to same ci leciały z oczu, nieważne czy jesteś twardy czy nie. Uważam, że prawdziwy facet też nie ma co ukrywać, że czasami się popłacze, bo to wydaje mi się, że jest nic strasznego, wręcz gorsze jest się chować z tym i się nie przyznawać. No, bo to tylko pokazuje, że jesteś uczuciowy i wrażliwy na cierpienie innych ludzi. Nie? Chciałbym poruszyć jeszcze 2 tematy. Jeden z nich to jest głośna sprawa, która się pojawiła w mediach a propos pana umowy z Polsatem. Czy może pan powiedzieć coś więcej? Czy to prawda, że Clout jednak wygrał z Polsatem, czy tu jeszcze toczą się rozmowy? Tu nie chodzi o wygranie. No ja w wolnym czasie, nikt wolnego czasu już wcześniej powiedział, nie będzie mi organizował. To jest mój wolny czas, nie mam w tym czasie telewizji, nie koliduję, nie poszedłem do żadnej konkurencji. Mieliśmy jakąś tam wymianę z panem Marianem Kwitą, dyrektorem sportu w Polsacie. Mieliśmy jakąś tam wymianę SMS-ową, zostawiam ją dla siebie, bo to są nasze prywatne sprawy. Bo pracuję z Polsatem od 2006 roku, w tym czasie pracowałem też z Eurosportem, komentując Bundesligę przez 7 lat. Nie wiem, skomentowałem, przypuszczam, że może i z 2000 meczów przez te lata. Parę razy i finał, i półfinały, i mistrzostw Europy, mistrzostw świata, Ligi Mistrzów. Mam jakieś doświadczenie, fajnie skomentowaliśmy też mecze wspólnie z Mateuszem na finał eliminacji i też na finałach Mistrzostw Europy we Francji. Ludziom się to podobało. Prowadziliśmy jakąś inną dykcję, prowadziliśmy inny komentarz, bardziej piłkarski niż taki bardziej komputerowy, sloganowy. 1 do 2, 4 do 7, to tak zawsze mówię, że każdy umie skomentować. I na razie jest wszystko tak zawieszone w powietrzu. Zacznie się Liga Mistrzów. Siądziemy, będziemy rozmawiać. Ja mam co robić, mam też jakieś inne propozycje, ale tak jak mówię, ja przede wszystkim tak, nie zrobiłem kompletnie nic, co by powodowało to, jakiś konflikt interesu. Po drugie, na tej konferencji ze Zbyszkiem Bartmanem się mega kulturalnie zachowujemy, także nie poszliśmy w jakiś, można powiedzieć, odchył, tylko staramy się do końca zachowywać jak sportowcy. No. Też pewnie ten niepokój kibiców bierze się z tego, że Mateusz Borek też był długo związany z Polsatem, a kiedy chciał jednak zrobić poboczny projekt, to już nie dostał tej zgody Polsatu. Tak, tylko to nie jest mój projekt, tylko to jest projekt Leksji, Peszki i właścicieli Clout MMA, także podkreślmy. No, ja tylko przyszedłem sobie zawalczyć jedną walkę, poznać fajnych ludzi, przez to poznałem trenera Marcina Naruszkę, fajnie nam się gaworzy, w podobnym wieku jesteśmy, też ma 2 dzieci tak jak ja i mamy też takie tematy, że czasami rozmawiamy bardziej o tym, że pojechał z dziećmi na jakieś huśtawki i gdzieś z dziećmi jest, a nie rozmawiamy tylko o tym, że będziemy się regularnie tłuc na tej macie, nie? Więc, że życie się nie ogranicza ani do internetu, ani do... To wszystko trzeba wypośrodkować. W życiu musisz mieć jakiś odpowiedni balans. Jest czas na trochę wygłupów, jest czas na pracę. Wydaje mi się, że solidnie swoją pracę wykonywałem i bardzo fachowo w Polsacie, więc ja na razie tak powiem... Patrzę na te doniesienia trochę z przymrużeniem oka, ale czas pokaże, co się stanie. No, ja na pewno nikogo nie będę prosił ani przepraszał, bo tak jak mówię, to Clout nie koliduje z żadną telewizją, bo to nie jest telewizja. No to już teraz ostatni temat, bo oczywiście wciela się pan 5 sierpnia w rolę zawodnika MMA, freak fightera, ale jednak jest pan ekspertem piłkarskim, wiele lat spędzonych na boisku, a w ostatnich czasach polską piłką tak naprawdę rządzą afery, afera goni aferę. Jak oceniłby pan to, co się działo w ostatnim czasie w PZPN-ie, czyli afera Stasiaka, porażka z Mołdawią? Jak w ogóle kibice mogą na to spojrzeć tak z perspektywy byłego reprezentanta kraju, no i jednak piłkarza, który coś osiągnął w tej piłce? Znaczy ja powiem przede wszystkim tak, pochodną tych, może nie afer, ale takich rzeczy, które wyszły na zewnątrz, to zawsze jest wynik pierwszej reprezentacji. I można mówić, że mamy super pracę z młodzieżą, że U19 zagrało w półfinale, U21 w finale, U16, nie wiem, zostało wicemistrzem Europy, mistrzem świata. Na koniec liczy się tylko pierwsza reprezentacja. I przeżyłem już wielu prezesów od 1995 roku, kiedy debiutowałem za trenera Piechniczka, kiedy prezesem był prezes Dziurowicz. Zawsze to się na koniec... Ten sam schemat, to można powiedzieć, że szło według wzoru. Jak pierwsza reprezentacja nie miała wyników, wszystko ci wyciągnęli. Wydaje mi się, że troszeczkę zrobiono, popełniono na pewno błąd, ale zrobiono z tego już taką, jeżeli mogę tak powiedzieć, gównoburzę, że ja jestem aż naprawdę zszokowany, nie? Że za to, że nie wyszło reprezentacji i przegrali mecz, to do takich sytuacji, też parę meczów w życiu przegrałem i też do takich sytuacji trzeba wstać i powiedzieć, dobra, no nie wychodzę tylko z klatą do przodu, jak wygramy, ale przy porażkach też tam stoję z drużyną i coś mam do powiedzenia, dlaczego tak się stało albo co się stało. A tutaj tak trochę wszyscy uciekli, jak czytam doniesienia, nie, no to w sumie dobrze, jakby Santos poszedł, bo dużo mówił, a atmosfery w drużynie nie ma. Ja to mówię, niech ten, kto to mówi, niech wstanie i powie, dlaczego tak i tak się stało w Mołdawii, wiesz, bo dzisiaj najlepiej na prezesa Kuleszę wszystko zrzucić, a do tej pory zapominamy o jednej rzeczy, że największym wyzwaniem prezesa Kuleszy to była jedna rzecz. kiedy przejął PZPN, nie było awansu do Mistrzostw Świata w Katarze. On ten zespół wziął, on wybrał trenera i on tam zrobił awans. I graliśmy gorzej czy słabiej, wyszliśmy z grupy na Mistrzostwach Świata. W końcu. Ale trener i tak się zmienił. Ale to nie chodziło o to. Najważniejszym clue, decyzją była, że masz pierwsze mecze miałeś grać z Rosją. Po pierwsze, jako pierwszy w Europie stał i powiedział, że z Rosją nie będziemy grać. Za Polską poszło 7 krajów. Nikt taki odważny nie był. Nikt, bo on nie miał poparcia UEFA ani FIFA. On wyszedł, powiedział, nie gramy z Rosją. Dobra, to nie jedziemy na mistrzostwa. Kto tak powiedział w Europie? Nikt. Powiedział to prezes Kulesza. Wszyscy mu brawo bili, cała Europa mu biła brawo. Wszystkie kraje się do nas przyłączyły. Powiedział, dobra, nie poddajemy się, jest wojna, nie będą grali. Zagraliśmy ze Szwecją, wybrał trenera, wygraliśmy zasłużenie, bo zagraliśmy bardzo dobre spotkanie na Stadionie Śląskim, bo byłem na nim. Tak? Jedziemy na Mistrzostwa Świata. Nieważne co się dzieje, wychodzimy z grupy, nieważne jak gramy. Wychodzimy z grupy, trafiamy też na Tytanów, no bo jest i Francja, i Argentyna, no umówmy się, to nie są... Późniejsi finaliści, wystarczy dokładnie to powiedzieć. No późniejsi finaliści i... Dobra, no jest zmiana trenera, podejmuję taką decyzję, nie mam z tym problemu, tak? Zaczynamy fatalnie te eliminacje. W najsłabszej grupie ostatnich, nie wiem, 20 lat. Myślę, że 2010 eliminacje do RPA były porównywalne. No ale tu masz Mistrzostwa Europy w Niemczech i takiej grupy to jest jakiś w ogóle cud, że myśmy taką grupę złapali, więc grupa jest przesłaba. I to tak trzeba powiedzieć. I wszystkie pomyje chcemy wylać na PZPN, na zarząd, na Łukasza Wachowskiego. A co to? Kulesza grał w Mołdawii, Łachowski, Heniek Kula, Kazimierczak i inni? Nie. Czy Radek Michalski, czy Wójtala? Nie. No, przecież tam grali piłkarze, tak? No to teraz co? Znowu jak nie idzie, to najlepiej, a to dobra, to niech se ten trener idzie. To co? Przyjdzie następny i znowu będziemy mówić, ale jest fajny, inna atmosfera i to, a przy pierwszej pracy, nie, to go zmieńmy, nie? To za chwilę się zrobi jakiś paradoks, że co kolejkę będziemy, co jeden mecz, to będziemy, ile mamy jeszcze meczów w grupie? 7? Nie, bo jest pięciozespołowa grupa, czyli 5 meczów. 5 meczów, no to co, jeszcze 5 trenerów weźmiemy? Bo jak za każdym razem coś się stanie, będziemy trenera zmienić, no nie popadajmy ze skrajności w skrajność, bo to jest naprawdę, to się już robi naprawdę chore, nie? Chore, nienormalne, są ciężkie momenty w piłce, to jest normalne. Ma ciężki moment i Barcelona, Real Madryt, Bayern Monachium, Paryż, Manchester City, Liverpool. Każdy zespół ma, tak samo każda reprezentacja ma. Reprezentacja Niemiec ma kryzys. Belgowie by też chcieli wygrać raz, bo przecież od ilu lat się mówi, że mają potencjał na wygranie Mistrzostwa Europy, a okazuje się, że to wcale takie łatwe nie jest. No i tak samo jest dzisiaj PZPN, nie trzeba to przetrwać z podniesioną głową. No, nie można przy pierwszej porażce, czy przy pierwszej krytyce chować głowę między nogi, tylko trzeba dalej iść z głową wyprostowaną, bo te wszystkie rzeczy, które zrobiłeś na plus, no to, że pojechał Stasiak na wyjazd, to nie może to jakby zakryć wszystkich tych dobrych wcześniejszych decyzji. Także ja to patrzę tak trochę na to z przymrużeniem oka. Ktoś popełnił błąd, tak się nie powinno zdarzyć, za to trzeba krótki komunikat podać i przeprosić i jest koniec, no bo Mirosław Stasiak nie jest żadnym działaczem, Mirosław Stasiak nie działa w żadnych strukturach, a on jest tak ukarany, że on nie ma prawa działać i on w ogóle nie chce działać. Ja z nim rozmawiałem, bo ja się z nim przyjaźnię i on mi powiedział, Tomek, byłem młody, głupi, zarobiłem takie pieniądze. Mówi, nie dość, że straciłem własne pieniądze, bo z tej piłki nic nie było w tej pierwszej lidze, to mówi, jeszcze skazali za korupcję, jeszcze zapłaciłem karę, jeszcze mnie skazali wyrokiem prawomocnym. No powiedz, za własne pieniądze. Tak, on do mnie powiedział, Tomek, ja ci powiem szczerze, niejednokrotnie to się nie kupowało meczu, tylko dawało się sędziemu tylko po to, żeby nas nie karał, bo już wiedzieliśmy, że inni dali. No ale o tych innych się nie mówi, tak? Ja to cały czas czekam, kiedy przyjdzie ta lista z Wrocławia. Wszystkich tych, co poszli zeznawać i poszli nie na świadka koronnego, tylko poszli. Bo wiesz, nie wiem, czy wiesz, że takie prawo, bo że jak poszedłeś do wtorku i zeznałeś, co ty zrobiłeś, ale też powiedziałeś o wszystkich innych, to jakby byłeś jak po spowiedzi, nie? Na drugi dzień wychodziłeś, się goliłeś i wszystko było okej. I nikt nie chce tej listy wyciągnąć. Ja nie wiem, czy to jest jakaś utajniona lista. Dlaczego my się w Polsce nie dowiemy, kto w tym bałaganie był? Tylko wyrzuciliśmy naprzód tam 10, 15, 20 osób, a reszta normalnie w polskiej piłce pracuje. Bo ja parę nazwisk znam, które wiem, że ci ludzie tam byli, a jakoś dziwnie ja słyszę cały czas, że oni są niewinni. Nie? Więc jak wygrzebiemy tą listę, to wtedy powiem, że naprawdę chcemy walczyć z tym elementem piłki czy sportu, którego nie powinno być. Myślę, że na tym już nasza rozmowa może się zakończyć, bo tutaj pan powiedział bardzo wiele szczegółów o piłce. Każdy temat został poruszony. W imieniu też wszystkich widzów bardzo dziękuję za tę rozmowę. Nie pękamy, nie pękamy. Niech ten kurs rośnie do 5,50. Uwierzcie mi, będzie tam iskrzyło. Będzie tam iskrzyło, na pewno skóry łatwo nie oddamy, ok? Co nie znaczy, że muszę krzyczeć, żeby to mówić. Oszczędzam siły na walkę. Jasne, więc jeszcze raz bardzo dziękuję i dużo zdrowia do walki życzę jeszcze. Dziękuję, pozdrawiam.